Nauczyciel to ktoś wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania i działania. Szanowni Państwo, 21 i 22 sierpnia bieżącego roku 13 nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, zdało egzamin przed komisją powołaną przez Zarząd Powiatu Raciborskiego. Poproszę zatem na scenę Daniela Litwina, pani Linda Dedek, dzisiaj jest nieobecna, Karolinę Lewosz, zapraszam, Joannę Wójcik, Aleksandrę Barwiak, Annę Mierzejewską, Izabelę Dębalczyk, Ewelinę Laron, Aleksandrę Rudyszyn-Grech, Michalinę Pytel, Martę Kądziołę, Agnieszkę Pawlik, Paulinę Śrudulę do złożenia ślubowania. Proszę się ustawić w dwóch rzędach w kolejności wyczytywania. Bardzo proszę wszystkich o powstanie, a nauczycieli o podniesienie prawej ręki, a po przeczytaniu przeze mnie roty ślubowania ogłośne słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Poproszę teraz pana starostę Grzegorza Swobodę oraz pana wicestarostę Marka Kurbisa o wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Thank you.
Chodźmy do przodu. Panie kierowniku, bardzo serdecznie gratuluję. Można zająć miejsce.